Jesteśmy w trakcie rekrutacji kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Dzisiaj o ofercie Instytutu Medycznego będę rozmawiać z dyrektorem Instytutu Dorotą Milecką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, jakie kierunki oferuje przyszłym studentom Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie? Na dzisiaj mamy w ofercie kierunek pierwszego stopnia, to są studia licencjackie, a od 1 października rozpoczynamy studia drugiego stopnia, też na kierunku pielęgniarstwo, czyli zapewniamy drożność kształcenia już dla absolwentów studiów licencjackich, czyli pielęgniarek. Wszystkie osoby, które w tej chwili kończą studia, które ukończyły, czekają na otwarcie tego drugiego stopnia. To są jedne z tych kierunków, po ukończeniu których osoby, które podejmują pracę, tutaj nie może być mowy o pomyłce, dlatego czy duży jest nacisk na naukę praktyczną tego zawodu? Oczywiście, no, całe kształcenie, cały profil kierunku pielęgniarstwo jest profilem praktycznym. To oznacza, że bardzo dużo godzin przeznaczonych jest na kształcenie praktyczne. Godziny poświęcone na naukę zawodu w szpitalu i to są praktyki zawodowe, ale również na zajęcia praktyczne też w szpitalu, ale pod okiem instruktora, nauczyciela zawodu zatrudnionego przez naszą uczelnię. Czy uczelnia współpracuje tylko z głogowskim szpitalem, czy są też inne firmy, instytucje, w których studentki i studenci Instytutu Medycznego mogą podjąć praktykę? Tak, oczywiście ten główny ciężar edukacji rozwiązany jest przede wszystkim ze szpitalem w Głogowie, ale mamy w programie kształcenia również psychiatrię, w związku z tym współpracujemy ze szpitalem w Bolesławcu, mamy podstawową opiekę zdrowotną jako przedmiot, więc współpracujemy z przychodniami, więc ten wachlarz miejsc, w którym mamy praktyczną naukę zawodu, jest nieco większy niż szpital w Głogowie. A jakimi środkami dydaktycznymi dysponuje uczelnia, jeśli chodzi właśnie o Instytut Medyczny? Zaczęłabym od przedmiotów podstawowych, jak anatomia, fizjologia, genetyka, patologia. Tutaj mamy do dyspozycji wszelkiego rodzaju fantomy, modele anatomiczne, plansze, które nawet tutaj widzimy dla studentów. I dodam, że jeszcze tą bazę środków dydaktycznych w zakresie tych przedmiotów będziemy zwiększać o kolejne modele anatomiczne narządów czy układów ciała człowieka. Kolejny przedmiot, który jest bardzo ważny w całym cyklu kształcenia przedmioty, to jest biofizyka, biochemia. Mamy specjalnie wyposażone pracownie do nauki tych przedmiotów, po to, żeby student, poznając te właśnie procesy biochemiczne, biofizyczne, mógł zrozumieć patologię chorób i później oczywiście sposób sprawowania opieki pielęgniarskiej. No, niedobrze by się stało, gdybym nie wspomniała o mikrobiologii, mikrobiologia, parazytologia. Też pracownia bardzo ładnie wyposażona. To, co studentów zawsze, że tak powiem, bardzo ciekawi, czyli jak ten świat mikroorganizmów wygląda, to nie tylko plansze, plakaty, ale również mamy mikroskopy. Studenci oglądają preparaty gotowe, ale również mają okazję taką hodowlę bakteryjną założyć i też oglądać po prostu to, co wyrośnie na tym podłożu płytki Petriego. No, ale najważniejszą jakby istotą tutaj kształcenia oczywiście są przedmioty pielęgniarskie. No i do dyspozycji mamy dzisiaj trzy pracownie pielęgniarstwa, na jednej jesteśmy tutaj właśnie, które są wyposażone w fantomy, trenażery wysokiej klasy, które umożliwiają naukę tych wszystkich czynności, na razie właśnie w takich warunkach, no, symulowanych, ale iniekcji, pobierania krwi, podawania leków. Ale najistotniejsze jest to, co przed nami. Przed nami jest właśnie otwarcie Centrum Symulacji Medycznej, czyli wysoko specjalistyczne jednostki, wyposażonej oczywiście też w trenażery, fantomy, o których tutaj wspomniałam, które mamy do dyspozycji, ale poszerzony jest ten wachlarz tych urządzeń i zmiana troszeczkę, nawet może nie troszeczkę, ale bardziej w kierunku takiego motywacyjnego nauczania studentów, co zgodne jest z ogólnymi trendami w edukacji.
Jak duże jest zapotrzebowanie rynku pracy na osoby wykształcone właśnie w tych kierunkach? Truizmem jest powtórzyć to, ale taka jest prawda, że jesteśmy, zawód pielęgniarki jest zawodem jednym z najbardziej poszukiwanych w Polsce, w Europie i na świecie. Jest to oczywiście pewność zatrudnienia po ukończeniu takiego kierunku, co potwierdza się również, jeśli chodzi o naszych absolwentów, bo wiemy, że wszyscy absolwenci nie tylko, że znaleźli miejsce pracy, ale wręcz zabiegano o zatrudnienie naszych absolwentów. Nie tylko oczywiście naszej uczelni, ale jesteśmy pewni co do tego, że ten rynek pracy jest cały czas bardzo otwarty i gotowy na ciągłe zatrudnianie. No, z powodów oczywistych jednak ta luka pokoleniowa w pielęgniarstwie istnieje i te potrzeby są bardzo duże. Także nasi studenci są zatrudniani w szpitalach, mamy z nimi też kontakt. Wiemy, że też bardzo dobrze oceniają tutaj sposób edukacji i uzyskane umiejętności. Powiem więcej, nawet spytamy się pracodawców, jak pracodawcy oceniają naszych studentów. I też tutaj mamy bardzo dobre opinie. O tym, że jest duże zapotrzebowanie na przykład właśnie na pielęgniarki, świadczy też to, że Ministerstwo Zdrowia finansuje stypendia. Tak, i tutaj mamy za sobą już taki projekt właśnie takich wsparcia stypendialnego ze strony ministra zdrowia, gdzie studenci mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności w ramach tego wsparcia, a z drugiej strony oczywiście motywować innych przyszłych studentów do studiowania właśnie naszego kierunku. To nie jest jedyna forma wsparcia. Również ze strony uczelni są stypendia, ze strony szpitala w Głogowie istnieje taka możliwość. Przez 2 lata student, który deklaruje zatrudnienie, później jako już absolwent, też takie stypendium może się ubiegać. I mamy jeszcze taką możliwość stworzoną przez Urząd Marszałkowski, który również takie stypendia oferuje. Gdzie kandydaci na studia mogą znaleźć informacje o rekrutacji? Mamy przygotowaną na stronie naszej uczelni, na stronie internetowej naszej uczelni specjalną, dedykowaną informację dla przyszłych studentów naszej uczelni. Krok po kroku jest wyjaśnione, w jaki sposób zalogować się na portalu, w jaki sposób przygotować dokumenty. Dla osób, które będą chciały dopytać, mamy udostępnione telefony. Wszyscy zresztą chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Ja również dostaję takie telefony, nauczyciele akademiccy, którzy pracują w szpitalu, a mamy część osób chętnych również ze szpitala, też udzielają takich informacji, także zapraszamy wszystkich chętnych. Liczymy na to, że wybiorą nasz kierunek.